Interwał to nic innego jak różnica pomiędzy wysokością dwóch dźwięków. Interwały mogą być melodyczne, czyli grane zaraz po sobie, lub mogą być harmoniczne, tak jak na przykład w akordach, czyli grane jednocześnie. Do tej lekcji może Ci się przydać znajomość nut na gryfie. Jeżeli nie znasz nut na gryfie, tu gdzieś tu będzie karta do mojego filmu, który dokładnie to opisuje. Dodam też link w opisie. Zaczynamy! Jako przykładu użyjemy sobie skali C dur, w której skład wchodzą dźwięki C, D, E, F, G, A i B. Pierwszym interwałem jest pryma czysta, czyli 0 półtonów. Czyli jeżeli zagramy pierwszy dźwięk skali dwa razy, jest to pryma czysta. Kolejnym interwałem jest sekunda wielka, czyli zagranie pierwszego i drugiego dźwięku ze skali. Następna jest tercja wielka, czyli pierwszy i trzeci dźwięk ze skali. Dalej mamy kwartę czystą, czyli pierwszy i czwarty dźwięk skali. W kwarcie następuje kwinta czysta, czyli pierwszy i piąty dźwięk skali. Kolejnym interwałem jest seksta wielka, czyli pierwszy i szósty dźwięk. Przedostatnia jest septyma wielka, czyli pierwszy oraz siódmy dźwięk ze skali. I ostatnia oktawa czysta, czyli powtórzenie tego samego dźwięku o oktawę, czyli 12 progów dalej. I tu niestety pojawia się mały problem. Okazuje się, że ponad 80% z Was, którzy mnie oglądają, nadal mnie nie subskrybuje. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, dasz łapkę w górę lub zostawisz komentarz. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania oraz jeżeli będziecie mieli prośby o jakieś konkretne, specyficzne lekcje, zrobię to. Wróćmy więc do sekundy wielkiej. Aby uzyskać ten dźwięk, musimy zagrać pierwszy oraz drugi dźwięk ze skali, czyli C oraz D w przypadku skali C-dur. Robimy to przesuwając się o jedną strunę w dół i trzy progi w dół. Tak samo jak w filmie z nazywaniem dźwięków na progach, wyjątkiem będzie tutaj przechodzenie ze struny G na strunę B, ponieważ w tym przypadku zamiast trzy progi w dół schodzimy tylko dwa progi w dół, czyli kompensujemy o jeden próg ze względu na strojenie struny B. Następnie mamy tercję wielką. Żeby to uzyskać, schodzimy o jedną strunę w dół i o jeden próg w dół. Wyjątkiem oczywiście przejście między G na strunę B. Tam po prostu wchodzimy jedną strunę w dół. Kwarta jako jeden z prostszych interwałów. Wystarczy, że zejdziemy palcem o jedną strunę w dół. W przypadku zejścia ze struny G na strunę B kompensujemy i dodajemy jeden próg w górę. W przypadku kwinty schodzimy o jedną strunę w dół i wchodzimy dwa progi w górę. Oczywiście wyjątek ze struny G na strunę B. Kompensujemy, dodajemy jeden dodatkowy próg, czyli schodzimy jedną strunę w dół i trzy progi w górę. W przypadku seksty wielkiej mamy tutaj dwa warianty. Na strunach E oraz A, aby uzyskać sekstę, schodzimy o jeden próg w dół i dwie struny w dół. Natomiast kiedy zaczynamy ze struny D lub struny G, schodzimy po prostu dwie struny w dół. Septyma wielka, podobnie jak seksta wielka, będzie miała dwa warianty. Jeżeli zaczynamy ze struny E lub ze struny A, schodzimy o dwie struny w dół i jeden próg w górę. Natomiast ze struny D lub ze struny G mamy dwie struny w dół i dwa progi w górę. I na koniec oktawa czysta, czyli w przypadku strun E i A
schodzimy dwie struny w dół, dwa progi w górę, natomiast struny D oraz G schodzimy dwie struny w dół oraz trzy progi w górę. Gdy spojrzycie na szybko przemieszczające się interwały, łatwo zauważycie, że jest to po prostu bardzo łatwe i intuicyjne. Widzicie, że dźwięki niejako przesuwają się po gryfie w jego górę. Przećwiczcie sobie znajdowanie sekst, septym, kwart, kwint w dowolnej kolejności, na dowolnej skali. Nie ograniczajcie się tylko do skali C-dur, a na pewno przyniesie Wam to wiele, wiele korzyści, zwłaszcza w improwizacji. W dzisiejszej lekcji to już wszystko. Szczerze, jeżeli przyda się to chociażby jednej osobie, uważam, że warto. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej!